kochani, zapraszam Was dzisiaj na recenzję kremu do rąk z firmy Evre. Jest to krem głęboko nawilżający do bardzo suchej i szorstkiej skóry. Ma w sobie olej kanola, hydromanil, urea, emolienty roślinne. I jego cena to 7,99, więc nie tak mało jak za krem do rąk. Jest tutaj 100 ml. Jednak to 100 ml starcza na bardzo długo, bo ja mam go już jakiegoś miesiąca i nawet nie przeszło mi pół opakowania, więc jest co wyciskać, co nakładać na ręce. Krem sam w sobie ma specyficzny zapach, który mnie samej się podoba, jednak nie wiem, czy każdemu przypadnie on do gustu i ten zapach utrzymuje się w miarę długo na rękach, więc no trzeba najpierw powąchać i sprawdzić, czy nam, ten zapach nam przypadnie do gustu. Sam krem bardzo szybko się wchłania, zostawia bardzo fajne w dotyku aksamitne ręce, które nie są przy w żadnym wypadku ani klejące, ani nie mają takiego filtru na sobie. No po prostu ręce są jak po jakimś zabiegu. I w sumie wszystko to, co jest napisane na opakowaniu, krem spełnia. Bo nie ma czegoś takiego, że posmaruję ręce kremem, a za chwilę znowu one są takie suche i jakby, wiecie, takie ściągnięte, takie... No ja nie wiem, jak to nazwać. Po prostu krem robi to, co ma robić, sprawdza się, jest wydajny, ładnie pachnie, dobrze nawilża, nie zostawia takiego uczucia lekkości na rękach. Stosując małą ilość kremu, też damy radę rozprowadzić go na całe ręce i one będą nawilżone i nie będą po chwili takie, wiecie, ściągnięte. Mam nadzieję, że dzięki mojej recenzji skierujecie się do Superfarmu albo do Hebe, czy tam do Rossmanna po ten krem do rąk, bo jest on wart wypróbowania. No i w sumie jak za taką jakość, to nie jest drogi, więc... No i też na długo wystarcza, więc no... Nie ma co się martwić, że wyciśniemy pół tubki na raz. No i jest taki w miarę smukły, więc mieści się do torebki, zmieści się do plecaka. Jeżeli chcecie spróbować tego kremu do rąk, to lećcie teraz do drogerii, na pewno Wam się sprawdzi. Serdecznie Wam go polecam, wierzę, że będzie Wam się podobał tak samo jak mnie i że będziecie zadowolone z jego użytkowania. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do klikania kciuka w górę i do następnego razu, jeśli Wam się podobało. Pa, pa!